Damas i Caballeros, dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj na bardzo fajnym spacerze i najlepsze jest to, że to jest nasz, no myślę, że można by w tysiącach liczyć, fajny spacer. I ciągle chcemy więcej, nie nudzi się, jest to ciągle ekscytujące. Jak to się dzieje? No właśnie, dobre pytanie, jak to się dzieje? Opowiemy. Gdyby ktoś, Kasiu, do ciebie podszedł i zapytał cię, co byś odpowiedziała? Chciałabym, chciała. Wiem też, że to jest coraz bardziej ekscytujące i ty chciałabyś więcej i więcej. No, na pewno bierze się to z tego, że nie jest to jakby coś, co spada na nas, dzieje się samo, prawda? Że jest to jakimś samograjem i darem od losu. Tak, jest to pewnego rodzaju dar od losu, na pewno. Tak to też widzimy, ale jest to na pewno sytuacja świadomie i odpowiedzialnie wypracowana przez całe lata. Ale nie byliśmy tacy mądrzy od początku, raczej do tego miejsca doszliśmy. A punktem wyjścia było też nie nasze spotkanie, czy nie nasz ślub, ale kryzys. Także tu moglibyśmy rozwinąć całą opowieść o pożytkach z kryzysu i o tego, do czego dobrego może nas kryzys doprowadzić. No, czyli było to 15 lat razem. Tak, plus minus. I to było, to miało swój urok oczywiście, ale to było takie trochę jeszcze błądzenie po omacku. Znaczy to było piękne, natomiast w momencie, kiedy się zaczęło psuć coś między nami, no to byliśmy bardzo tym zdziwieni, prawda? Nie rozumieliśmy tego. Tak. Ale to nas właśnie wstawiło na takie tory przyglądania się samym sobie, bo dowiedzieliśmy się wtedy, bardziej może niż kiedykolwiek wcześniej, że żeby w ogóle tworzyć związek udany, fajny, wspierający się i przechodzić przez wszystkie trudności, które niesie też codzienne życie, to trzeba przede wszystkim pozaglądać w samych siebie, czyli każdy z nas w samych siebie i dopiero to, co robimy sami ze sobą, może sprawić, że się spotykamy. Wcale nie jako połówki jednego jabłka, tylko jako dwie pełnie. I jeszcze bym dodała, że to nie jest tak, że stajemy się tą pełnią raz na zawsze, bo jednak przez to życie płyniemy, zmieniamy się. Życie jest jedyna stała rzecz, to zmiany, więc my też się zmieniamy i to jest jakby taka szukanie balansu, harmonii przez właściwie każdego dnia. Ale też pamiętasz, dostaliśmy przepiękne życzenia od naszych przyjaciół w ślubu, którzy powiedzieli... Pamiętam, wróciliśmy do nich w momencie kryzysu i często sobie to przypominamy, że pozwól, że przypomnę. To chyba biegło tak, wzmacniajcie to, co was łączy, i akceptujcie to, co was dzieli. Wzmacniajcie, pielęgnujcie to, co was łączy, a akceptujcie to, co was dzieli. To były przepiękne życzenia. Natomiast ja dzisiaj, też z perspektywy naszych wszelkich doświadczeń i osobistych, i zawodowych, dodałabym do tego, że tak, akceptacja jest bardzo ważna, uznanie tego, co się dzieje, zauważenie, natomiast potrzebna jest bardzo potem praca nad tym, co widzimy jako pewnego rodzaju trudność, niedoskonałość, słabość, tak? Czyli jeżeli rozpoznajemy siebie, każdy z nas, siebie samego i widzimy pewne programy, które nami sterują jeszcze na dany moment, pewne przekonania, które nas ograniczają, pewne nawyki, które mamy, rozpoznajemy je, uznajemy, tak, to jest część mnie do tej pory, to była część mnie, działałam według takiego właśnie programu, nurtu i tak dalej, to wtedy coś z tym mogę zrobić. I tu w zależności od tego, w jakim jesteśmy punkcie, powiedziałabym, samorozwoju, różnych narzędzi możemy potrzebować do rozpracowania tego, ale generalnie właśnie tak, chodzi o to, żeby pielęgnować to, co łączy, pielęgnować, powiedziałabym, nawet celebrować, uznawać, cieszyć się tym bardzo. Natomiast właśnie uznać to, co dzieli, jeżeli coś wychodzi na powierzchnię, przyglądnąć się temu i po prostu zrobić z tym porządek. I cudownie jest, jeżeli parze właśnie obie strony są otwarte na ten proces samopoznania. Najczęściej nie jest to już takie podążanie łeb w łeb jak konie, tylko czasem ktoś jest bardziej z przodu, czasem zmieniają się te pozycje,
I to też jest fajne, bo wiadomo, możemy się wzajemnie podciągać, dowibrowywać do siebie. Ważne jest tylko właśnie to podejście, to nastawienie, że każdy z nas widzi sens w tym właśnie, w tym postaraniu się, w tym stawianiu się do odpowiedzialności za ten związek razem. Panie redaktorze, proszę o kolejne pytanie. No tak, skarbie. Lecimy. Kasiu, a możesz wyjaśnić, co to są te programy? Co rozumiesz pod pojęciem? Bo powiedziałaś zagadkowo, że każdy wchodzi w relacje i niesie w sobie programy. Co to znaczy? No to w ogóle jest pytanie dotyczące całego, każdego z nas bez względu na to, czy jesteśmy w związku, czy nie. Oczywiście. I to jest mowa o tym, że nie rodzimy się jako tabula rasa, tak kiedyś się mówiło, tak, że jesteśmy tą kartą czystą, na której życie zapisuje kolejne zdania i rozdziały. Jednak się rodzimy z takim pewnym pakietem startowym, to już teraz wiemy, że każdy z nas niesie pewne programy rodzinne. Jest ta kwestia genealogii, tego co płynie do nas jako informacje z pola rodziny. Ma też znaczenie to, w jakim kraju się rodzimy, w jakim momencie w historii tego kraju i tak dalej. To są zapisy, które gdzieś tam... ściągamy na siebie, no tak? Po prostu tak, no... My jesteśmy w tym zanurzeni. Tak, no i my z tym przychodzimy na świat. Do tego są te programy, które nam się wgrywają w czasie naszego dzieciństwa. To co spotykamy w naszym domu, w naszym otoczeniu, to nas kształtuje, chłoniemy to jak gąbka. No i z tym potem wchodzimy w spotkanie z drugim człowiekiem. No właśnie. I teraz tak, nie ma przypadkowości, że się spotykamy, że tworzymy relację, związek właśnie z tą osobą. To często jest na zasadzie symetrii pewnej, jak się przyglądniemy na tym gałęziom drzewa naszego genealogicznego. Ale też na zapoczątku, na zasadzie właśnie tych pucli, które się tam uzupełniają. I wchodzimy jednak ciągle, czy wchodziliśmy z pewnymi brakami, deficytami, szukaliśmy rekompensaty w partnerach, tego czego nie dostaliśmy. No tutaj cała psychologia o tym mówi i wiecie, to co też jest tak z innych dziedzin, nie stricte psychologicznych, tłumaczy dlaczego tak jest jak jest. Natomiast co jest najważniejsze z tego, że dzisiaj jak już wiemy, że to tak działa, to możemy po prostu z tym coś zrobić. Jeżeli wiemy, że coś jest programem, możemy to zdeprogramować. Tak? Jak wiemy, że coś jest kodem, możemy to zdekodować. A jak wiemy też, że naszym życiem sterują nasze przekonania, to możemy z tymi przekonaniami zrobić porządek i zastąpić je innymi. Ale to właśnie warto, żeby to wiedzieć i potem szukamy tych narzędzi, które są dla nas indywidualnie najbardziej trafne w danym momencie naszego życia, no bo to też trzeba powiedzieć, że w różnych momentach różne narzędzia możemy stosować. No, ale też tak jak to wiemy z naszego doświadczenia, to w zasadzie jest to działanie na różnych, w różnych obszarach naszego istnienia, to znaczy tutaj my mówimy o pracy z przekonaniami, mówimy o pracy z emocjami, mówimy o pracy z ciałem, więc na różnych działamy przestrzeniach po to, żeby po prostu spotkać się ze sobą, czyli tak jak mówiliśmy wcześniej już w naszej poprzedniej rozmowie, tak, że właściwie chodzi o to, żeby każdy z nas był bliżej siebie samego, tak, po to, żebyśmy byli potem bliżej siebie wzajemnie. Tak, i żeby to życie wspólne cieszyło i żeby były te fajne spacery, od których zaczęliśmy dzisiaj. Tak. Czyli im więcej zdekodujemy w sobie tych programów, które no, nam nie służą, bo one nie są nami. Nasza prawdziwa natura to nie są przecież te programy, które są wgrane. Mhm. Naszą prawdziwą naturą jest rozwój, wzrastanie, lekkość, obfitość, zdrowie, radość. Mhm. To wszystko, co pokazuje nam przyroda, która ciągle się multiplikuje, wzrasta, powiększa, prawda? Wiecie co, ja bym powiedziała też, że bardzo sprzyja byciu razem ciekawość. W ogóle ciekawość siebie, znowu siebie samego, siebie wzajemnie, ale w ogóle ciekawość życia i dostarczanie sobie nowych impulsów, chciałam powiedzieć, tak. Atrakcji w jakimś sensie, tak, ale chodzi o tą ciekawość, która sprawia, że no, nie zastygamy w rutynie, bo oczywiście rutyna dnia się pojawia, tak, rutyna życia, jak się żyje ze sobą
kilka lat, nie mówiąc już o kilkunastu czy kilkudziesięciu, naprawdę pewne rzeczy stają się powtarzalne, co ma swoje dobre i złe strony, bo można sobie dobre rutyny też wspierające wyrobić, ale chodzi o to, żeby wyjść po prostu, żeby to ciągle było czymś, co nas popycha do przodu. Dobrze jest mieć wspólne zainteresowania, wiadomo, ale też bardzo zachęcam, żeby każdy w związku, każdy z partnerów miał swoją przestrzeń zainteresowania, fascynacji, którą rozwija, bo potrzebujemy, szczególnie będąc bardzo dużo razem, tego właśnie czasu osobno, gdzie możemy po prostu... No to jest nasz przypadek, nasz przypadek. Kiedy spędzamy dużo czasu razem, ale każdy ma swój obszar zainteresowań, którym się potem też możemy wymieniać i być dla siebie atrakcyjnymi, bo każdy robi to, co lubi i przede wszystkim to wpływa na naszą codzienną kondycję, bo dobrze się czujemy ze sobą, sami ze sobą, a potem w parze dajemy to sobie, jest synergia. Tak. Co jest jeszcze ważne, słuchajcie, żeby się nie obrażać na siebie, bo to powiem, że myślę, że wiele z Was słuchających nas zna to obrażanie się. I tak? My też je znamy, nie jesteśmy świętoszkami, zdarzało nam się obrażać. Ale powiedziałabym, że właśnie w tych wcześniejszych latach, tak? Kiedy właśnie, bo to się wiąże z jakby nie obrażanie się wzajemnie na siebie, wiąże się z wzięciem odpowiedzialności właśnie za siebie, czyli czyścimy te nasze tam słabe strony różne, powiedzmy, tak? No obrażamy się często na siebie, kiedy wiemy, coś w głębi nas wie, że kurczę, coś jest na rzeczy, że ta druga osoba dotknęła jakiegoś czułego punktu, do którego my się nie chcemy przyznać. Tak, my się wtedy obrażamy, bo wtedy łatwo jest uciec, żeby to zamieść pod dywan, na chwilę o tym nie mówić, bo coś tutaj ważnego się pojawia. Wtedy się obrażamy, milkniemy. I wiecie co, ja bym w ogóle mówiąc o związku za bardzo nie mówiła o miłości, bo to po pierwsze jest jakby nadrzędne i oczywiste, po drugie o miłości można byłoby napisać epopeje i już były też napisane. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na szacunek, wzajemny szacunek, że to szanowanie siebie wzajemnie jest bardzo ważne, tak? Bo wtedy, jeżeli autentycznie szanujemy drugą osobę, to też nie pozwalamy sobie na pewne zachowania, tak? Nie pozwalamy sobie na pewne wycieczki do drugiej osoby, na wytykanie, na mówienie nieodpowiednim tonem. Co nie znaczy, że nie pozwalamy sobie na chwilę złości, gniewu, bo to są nasze emocje i czasami emocjom trzeba pozwolić wypłynąć, tak, w danej sytuacji. Ale tutaj też powiem o tych emocjach, że my po to się uczymy samoobsługi, tak, zdobywamy instrukcję obsługi samego siebie, żeby zrobić porządek z emocjami, żeby nie reagować, a w związku oczywiście są różne, jak wiemy, powody do reagowania impulsywnego, żeby właśnie nie reagować sumą wszystkich zdarzeń, przy całej pamięci historycznej tego, co wywołuje w nas ta konkretna sytuacja, tylko żeby zareagować adekwatnie, a przede wszystkim jak ochłoniemy, jak te emocje zejdą, żeby po prostu porozmawiać na spokojnie ze sobą i z otwartością. Tak jest? Tak jest, proszę Pani. I co jeszcze? Co jeszcze? Mówiliśmy o programach, mówiliśmy o szacunku, mówiliśmy o ciekawości, mówiliśmy o cierpliwości, nie mówiliśmy jeszcze o cierpliwości, nie, która cierpliwości też jest ważna. Nie było mowy. Jest ważna też cierpliwość, tak? Ale co to znaczy cierpliwość? Ja bym powiedziała, że właśnie cierpliwość na... Czasami trzeba poczekać, aż ta druga strona. A, w tym prawda? Znaczeniu. Tak, że jak dokonujemy zmiany w naszym życiu i tak jak mówiliśmy, no nie idziemy równym tempem z naszym partnerem. Czasami musimy cierpliwie poczekać, aż on pewne rzeczy zobaczy, czy zechce, czy... Ale tu znowu, ja tutaj muszę dopowiedzieć, że to jest tak z tą wdzięcznością, że cierpliwość, ale wiesz, żeby nie poprzestać na... Cierpliwość może doprowadzić do frustracji, bo czekasz, jesteś cierpliwy, ale nie widzisz zmiany. I wiesz, i wtedy w pewnym momencie trzeba jednak zareagować. Czyli cierpliwość, ale nie do końca życia. Tak, bo to jest jeszcze bardzo ważne, że to, co robimy, musi być w zgodzie z nami, z każdym z nas, że nie możemy robić wbrew sobie, na przekór sobie.
czyli jak, to jest o takiej klarowności i prawdzie, czego ja naprawdę chcę dla siebie. I bardzo jest ważne, jak to kiedyś mówił poeta, żeby tak było tak, a nie. Bo kiedy my działamy wbrew sobie, to na dłuższą metę też się to nie może udać. Więc chodzi o to, żebyśmy się nie składali w ofierze tego związku, nie poświęcali się dla dobra związku. I im więcej wiemy o sobie, im więcej sobie posprzątamy tych naszych zaszłości, powiedzmy, i śmieci, tym jesteśmy bardziej gotowi na to, żeby to się działo, ta relacja przebiegała płynnie i harmonijnie i z radością. Tak. I co jeszcze byśmy tu powiedzieli? Wróćmy jeszcze do kryzysu, bo w naszym przypadku kryzys okazał się dobrodziejstwem. Natomiast nie zawsze tak się zdarza. I co wyciągnąć z tego kryzysu, jeśli już się pojawi w życiu? To znaczy, to co dał nam kryzys i myślę, że jest podstawą, w ogóle każdy kryzys w życiu. O, to tak możemy też uogólnić, że każdy kryzys jest szansą na dowiedzenie się jeszcze więcej o sobie i udoskonalenie się. Jest, może być początkiem pięknej podróży albo odkryciem kolejnego skarbca, który w nas się gdzieś tam chowa. Natomiast prawda jest taka, że nie zawsze kryzysy małżeńskie kończą się spotkaniem pary na nowo. Co ja bym powiedziała, że bardzo ważne jest to, że jeżeli już jest kryzys w małżeństwie i już wiemy, że przede wszystkim musimy się przyglądać sobie, każdy sobie, i robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby właśnie wziąć odpowiedzialność za ten konflikt i znaleźć część odpowiedzi w sobie, to jeżeli mimo wszystko się nie spotkamy z powrotem, to możemy się, jest szansa na to, że się rozejdziemy we wzajemnym szacunku. I co więcej, nie będziemy już tych programów, powiedzmy, przenosić do kolejnego związku. Bo często ludzie mają doświadczenie wchodzenia w ileś związków, dziwią się, że nie są w stanie nawiązać tej relacji, a praprzyczyna jest właśnie gdzieś tam w środku w nich. Uwaga, nie mówię o winie, mówię tylko o przyczynie, która po prostu w pewnym programie, który sprawia, że kiedy jest nierozwiązany, to przyciągamy tych samych partnerów, żeby nam to samo po prostu pokazali. Więc ten kryzys w danym związku nie dosyć, że może nam spowodować odbudowanie naszego związku na nowej platformie, w nowych jakościach. Co było naszym przypadkiem. Tak. Doskonalimy samych siebie. To jeszcze w momencie, kiedy się nam nie powiedzie w tym związku, musimy się pożegnać, rozejść z szacunkiem wzajemnym do siebie najlepiej. To im więcej zrobimy, wyciągniemy z tego kryzysu dla siebie indywidualnie. Prześwietlimy siebie w tym kryzysie, w pozytywnym znaczeniu tego słowa, to jest szansa, że w kolejnych związkach nie będziemy musieli powtarzać pewnych rzeczy. I ta nasza rozmowa dzisiejsza na spacerze, którą się tutaj dzielimy, jest odpowiedzią na pytania, czym tak naprawdę jest to nasze niebo mam tu? A nasze niebo mam tu, oprócz tego, że jest konkretnym miejscem na mapie, konkretnym geograficznym ulokowaniem, jest naszym stanem umysłu, stanem bycia, jest naszą filozofią życia, a nie byłoby nieba mam tu bez naszego doświadczenia bycia w parze. Nasze niebo mam tu pozdrawia wasze niebo mam tu.